Naszym gościem jest pan Michał Spaczyński, wiceprezes zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Pierwsze pytanie, panie prezesie. Jakie wyzwania stoją przed szkolnictwem zawodowym w kontekście państwa branży? Nasza branża jest bardzo specyficzna, dlatego że mamy bardzo duże i bardzo skomplikowane maszyny, które często trzeba naprawiać u rolników na polu i tak się staramy to robić, żeby nie musieć tej dużej, wielkiej maszyny przywozić do serwisu. Czasami jest taka konieczność, ale niestety staramy się najczęściej robić to u rolnika, u klienta. I z czym walczymy? To z wizerunkiem tego starego, archaicznego mechanika, który jest ubrudzony po same łokcie, który jak gdyby zniechęca tych młodych adeptów, którzy zastanawiają się nad wyborem swojej drogi życiowej, drogi zawodowej. I to jest jeden z najistotniejszych stereotypów, który staramy się przełamać. Staramy się powiedzieć tym młodym ludziom, że to jest branża ultranowoczesna, niemalże porównywalna z kosmiczną, bo dzisiejsze technologie zastosowane w maszynach rolniczych często wyprzedzają te, które są w samochodach. I to chcemy pokazać młodym ludziom, że wybierając nasz kierunek, kierunek pracy w naszej branży, będą mieli możliwość zapoznania się z nowoczesną technologią. Technologią już dzisiaj maszyn inteligentnych, autonomicznych, które poruszają się w zaprogramowany sposób, które są bardzo precyzyjne, które są przede wszystkim bardzo ekologiczne, bo też dzisiaj się mówi dużo o ekologii i często to rolnictwo się wskazuje jako jeden z działów, który tak naprawdę mocno zanieczyszcza środowisko. To jest absolutnie nieprawda. Rolnictwo dzisiaj jest bardzo ekologiczne, rolnicy bardzo dbają o środowisko, bo w końcu to płody ziemi spożywamy i oni produkują i z tego żyją, więc siłą rzeczy też technologia, którą oferujemy dla rolników, musi być ekologiczna i taka właśnie jest. A jakie wyzwania stawiacie przed młodymi ludźmi, którzy chcieliby zacząć pracować w waszej branży? Przede wszystkim to jest otwartość na zdobywanie wiedzy, bo nasza branża bardzo dynamicznie się rozwija. Jeszcze niedawno było rolnictwo 3.0 w latach 50., rolnictwo 4.0 w tej chwili teraz dzieje się na naszych oczach, a już goni nas rolnictwo 5.0, a więc to rolnictwo maszyn autonomicznych bez operatorów, bez konieczności pracy operatorów. Więc to ta elastyczność, ta otwartość na zdobywanie wiedzy to jest podstawowa kwestia, którą poszukują pracodawcy, kierując się wyborem swoich pracowników, no ale też umiejętności związane z tą wiedzą techniczną, a więc bardzo dużo hydrauliki, dużo elektroniki, dużo takich narzędzi elektronicznych, diagnostycznych, które trzeba poznać, a więc to ukierunkowanie na takie zacięcie techniczne jest bardzo, bardzo istotne, no ale też to jest kwestia tego, żeby być gotowym na to, żeby poświęcić trochę czasu tej pracy, bo często maszyna, tak jak wspomniałem, naprawiana u rolnika, no, w 8 godzin czasami się nie da tej maszyny naprawić, trzeba zostać dłużej, więc ta gotowość do tego, żeby troszeczkę więcej czasu poświęcić na wykonanie swojej pracy do końca, to jest też jeden z takich istotnych warunków, a w zamian oferujemy, tak jak już wspomniałem, nowoczesną technologię, też bardzo dobre zarobki, bo w naszej branży w tej chwili serwisanci maszyn rolniczych myślę, że swobodnie będą zadowoleni z tego, jakie wynagrodzenie otrzymują. No i też stała możliwość rozwoju zawodowego, bo szkolenia, jeszcze raz szkolenia to jest podstawa w naszej branży. Czy dla państwa jest taki konkurs WorldSkills, czego wy się uczycie od zawodników i w jaki sposób też ich postrzegacie? Dzisiaj tutaj na zawodach startuje 4 młodych adeptów, którzy są laureatami naszego konkursu Młody Mechanik na Medal, bo my już 10 lat temu zauważyliśmy, że idea konkursów, rywalizacji jest to dobry nośnik do tego, żeby popularyzować tą branżę. Dzięki współpracy z Fundacją Rozwoju Systemów Edukacji mamy możliwość, aby właśnie nasi laureaci mogli być tymi, spośród których wybierzemy tego naszego jedynego reprezentanta, który będzie Polskę reprezentował na światowych czy europejskich zawodach. Dla nas jest to niesamowita przygoda do tego, aby przez cały rok współpracować z młodymi ludźmi, aby też się uczyć tego,
jak tak naprawdę światowe organizacje podchodzą do szkolenia, w jaki sposób starają się egzaminować młodych ludzi, jakie zadania stawiają przed nimi. I też dzięki pierwszym już zawodom, bo jesteśmy po zawodach w Gracu, mamy ogromne doświadczenie tego, jak Europa podchodzi do szkolenia, na jakie aspekty kładzie nacisk i dzięki temu doświadczeniu możemy dzisiaj dużo bardziej efektywnie przygotowywać kolejnych zawodników do stawania w szranki na światowych zawodach, ale też wykorzystać tą wiedzę do tego, żeby przekazywać ją dalej nauczycielom czy też szkołom rolniczym kształcącym w tym kierunku agrotronika, aby korzystali z tego, zmieniając swój program nauczania, ukierunkowując go na te aspekty mniej teoretyczne, a bardziej praktyczne. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.